Dobra, live'y live'ami, ale jak wychodzi zwiastun nowego Marvelka, to musimy do was przyjść. Cześć, witajcie w Hype Trainie Pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj Radek. Dzisiaj obejrzymy sobie zwiastun nowego serialu Marvel Studios Echo. Z tymi serialami Marvel Studios jest tak różnie. Czasami mamy tajną inwazję, czasami mamy Super Lokiego, a Echo a będzie... Nie widzieliśmy jeszcze nowego odcinka Lokiego. Nie wiem, czy ty widziałeś, chyba też nie miałeś Nie wiemy, czego echem będzie, którego echem... serialu echem będzie Echo. Czy dobrego, tak, czy złego? Ale wiemy już o tym serialu, że pojawi się 10 stycznia. Wszystkie odcinki naraz, czyli te plotki, które były od jakiegoś czasu, się potwierdziły i pojawi się jednocześnie na Disney Plus i Hulu w USA. Tylko tam zastrzeżenie, że na Hulu będzie tylko przez 3 miesiące, więc ciekawa strategia dystrybucji. Widać o tym, że Disney bardzo chce, by ten serial miał jakąś tam popularność, żeby po prostu nie znikł wśród innych produkcji. Też mamy taką zupełnie inną sytuację niż wcześniej, bo mamy serial o takiej totalnie trzecio-czwartoplanowej bahaterce, więc co tu dostaniemy? Więc tak, sposób dystrybucji, jakby wszystkie odcinki naraz, no i na Disney Plus i na Hulu, trochę nie uzasadnia nam tego, że na pewno ten serial będzie musiał być czymś koniecznie złym. Nie wiemy, nie jesteśmy pewni, zobaczymy tak naprawdę, jak już będziemy bliżej premiery. Może po prostu dlatego, że postać jest troszkę mniej znana, może dlatego, że Marvel Studios jest troszkę niepewne co do tej produkcji, dlatego takie kroki czynią, bo jednak, co by nie było, Marvel Studios dawkowało te wszystkie odcinki, ale po co przyszliśmy tutaj, żeby obejrzeć zwiastun, Radku? Dobrze, tak. 3, 2, 1, start! Jest wuja, wuja, jest on. tylko to nam było potrzebne. Już jest. O. To jeszcze wuja z okiem. Dlaczego mieliśmy wcześniej małą Maję, więc jakby hej. Da, oczywistość. Oj. Oj, jest. Jest brutalnie na dzień dobry. Czyli już coś, czego nie było aż tak w Hawkeye'u. Hawkeye, pamięta ktoś taki serial? No był nawet taki przyjemny świąteczny, można teraz powtórzyć. O. You have so much pain in you. Tak bardzo Netflixowo, Daredevilowo to wygląda. Wreszcie. O Jezu, jak... Ile jest brutalności tutaj. O jest, jest, widziałeś, widzieliście to? Jest i on, najlepszy prawnik. Tak. To jest pierwsze oficjalne potwierdzenie, jakby wszyscy się domyślali, że hej, King przeżył pod koniec Hawkeye'a. Pierwszy serial Marvel MCU z TVMA. O Jezu, jest tyle rzeczy. Radek, jestem zajarany na ten serial, a całkowicie nie byłem wcześniej. To co mówiliśmy, to co widać właśnie na tej ostatniej planszy o ratingu TVMA, czyli takiego odpowiedniku filmowej R-ki. Ten serial, znaczy nie wiemy, czy on będzie tak brutalny jak ten zwiastun, bo może po prostu wycięli wszystkie najbardziej brutalne sceny z tego serialu. To znaczy na pewno będzie brutalniejszy niż jakikolwiek inny serial Marvela, inny film Marvela. Oczywiście mówimy o MCU, nie mówimy tak jakby o Netflixowych Marvelach i ten, więc na pewno będzie najbrutalniejszy. Jednak te sceny, które ten, ale jak ostatecznie będzie ta brutalność, czy po prostu sposób na promocję tego Echo, w tym zwiastunie to nie było pokazanie. To jest duchowa kontynuacja Daredevila Netflixa. No bo tak to wygląda na wszystkich płaszczyznach. Ja trochę mam nadal wątpliwości, trochę mam też nadzieję, że forma dystrybucji może się przysłużyć temu, nawet jeśli za dużo nie będzie, powiedzmy, esencji w tym wszystkim, to może to czekanie z tygodnia na tydzień tym razem nie rozmyje nam tego, co się dzieje w tym serialu i może będzie, no nie wiem, może po prostu będzie to coś mniejszego jako serial, bo nadal, Radku, nie mamy potwierdzone, jaka będzie ilość odcinków. Mówi się najpierw o 6, teraz o 5, kto wie,
ile jakby finalnie nie mamy potwierdzonej oficjalnej informacji. Mnie natomiast zastanawia w kontekście tego, co widzimy w zwiastunie, jak będzie przebiegała historia. Czy po prostu nie dostaniemy jakiegoś przedłużonego filmu o Reho, czy to będzie po prostu serialowy serial. Dlatego mam tu tak jakby zastanawiam się, jak ta historia zostanie poprowadzona. Czy najpierw zaczniemy od tej teraźniejszości, potem będziemy cofać się w przeszłość, czy może będziemy mieli po prostu jakieś całe odcinki poświęcone właśnie przeszłości Echo, której w tym serialu jest dość sporo pokazanej, zarówno tej młodszej, jak i ciut starszej. Więc tu może być różnie. Też mnie zastanawiają takie momenty, jak mamy na przykład ten, tak jak z tego filmu czarno-białego. Co to oznacza? Czym tak naprawdę to ma być? Ten serial jest jeszcze bardziej taki specjalnie pokolorowany na mroczne barwy, jeszcze bardziej niż ta tajna inwazja, która miała swoje i wizualnie według mnie tajna inwazja troszkę została położona, bo była troszkę za bardzo nijaka. Gdzieś tam próbowano się w dalszych odcinkach odegrać. Tutaj też może być ta pułapka, Radku. Nie wiemy, czy to się uda. Jakby widzieliśmy ostatnio tą zmianę logotypu Echo z takiego ala złotawego na taki całkowicie Punisherowo-Defendersowy, Netflixowy. Dokładnie. I tak jakby to, co ja powiedziałem wcześniej, to widać, że oni bardzo próbują tym serialem przez sposób dystrybucji, przez tak jakby to, że treść trafi na Hulu, bardzo próbują iść w stronę publiki Daredevila. W stronę właśnie publiki tych Netflixowych Marveli. Tych Netflixowych Marveli, w którym w pewnym momencie ludzie byli po prostu, mieli już dość tych Netflixowych Marveli, ale wiesz, jednak kilka lat minęło, nie mieliśmy tego typu seriali od tego momentu i wiecie, już nostalgia jest i jednak widać o tym, że ludzie oczekują jakiś tego typu produkcji, bo cały czas było, jak mieliśmy Moon Knighta, jak mieliśmy, głównie to było przy Moon Knightie. Czemu to nie ma TVMA? Czemu nie ma niczego Marvela z Echo? I dostaniemy. Na ile i jak bardzo to będzie mocne, nie wiem, ale akurat w tym przypadku to miałoby sens. Jednak mieliśmy tam kilka scen, bodajcie z przeszłości Echo, które były trochę bardziej kolorowe, więc ja tam do końca nie wiem, jak to będzie wyglądało w przypadku tego serialu, jak będzie w całości, czy nie będzie po prostu przez to, że będziemy mieli tak jakby różne perspektywy czasowe, będziemy się tak jakby patrzeć na różne momenty życia Echo, to właśnie przez to ten serial nie będzie aż taki jednorodny, ale mi ciekawi, jak będzie z występem Daredevila. Czy wiemy o tym, że w tym zwiastunie tego Daredevila to tam, nie wiem, są 2 sekundy czy coś tego typu, więc po prostu nie liczmy na to, że tam tego Daredevila będzie jakoś bardzo dużo, tylko mnie zastanawia, jaki jego występ będzie względem tego, co mieliśmy w She-Hulk, jaki będzie jego występ względem tego, co mieliśmy w Daredevilu, bo to może nam tak jakby zasugerować, co możemy dostać w serialu właśnie o nim. Chyba Marvel Studios tego nie wie po tych ostatnich resetach. No cóż, czekamy niedługo, 10 stycznia już cały serial na Disney Plusie. Dajcie nam znać, co wy uważacie o tym zwiastunie w komentarzach albo u nas na Discordzie pasażerowie Hype Trainu, na przykład na kanale Hypometr. Do zobaczenia. A o czym zapomniałeś? Ja zapomniałem powiedzieć, że pewnie z lektorem będzie, jeżeli TVMA. Ha, 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 ha. Radek wytrzymał do ostatniej sekundy tego filmu. Do zobaczenia. Na razie.